Tak, w miarę możliwości tak. Dobra, stój! Nie wpuszczajcie go. Gdzie ugrasz? Na nasze pióro. Paweł, Nie wiem, czy będzie. Zobaczymy. No więc taka jest sytuacja. Rozwój wydarzeń stało się trudno przewidzieć. Proszę, cześć. Dowódcy plutonu. Pani poseł ma immunitet. Atakować policjantów. Naruszyliście nietykalność cielesną pani poseł. Nie, proszę, czy sobie pani poseł ma immunitet. Pani poseł, zapraszamy. Wzywam wszystkie osoby do zachowania zgodnego z prawem. Sprzedzam o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego. Proszę nie napierać na policjantów. Proszę puścić panią poseł. Pani poseł ma zgodnie z prawem prawo wejść tam, gdzie sobie życzy. Nie robi niczego złego, nie łamie prawa. Naruszacie nietykalność osobistą posła Rzeczypospolitej. To pani poseł napiera na policjantów. Nie napiera, jesteśmy świadkami, że nie napiera. Pani się przesuwała z tamtej strony, ja ukierowałem panią poseł. Zdaje pan na drodze człowiekowi. Dlaczego pani poseł nie może tu przejść? Pan to jest zaniepokojona tutaj tym, co widzę, tą akcją policyjną i chciałabym tutaj razem z tymi osobami upewnić się, że wszystko w porządku, że policja nic im złego nie robi. Pani poseł ma prawo do tego, a nie policja nie ma prawa zakazywać człowieku. Państwo napierając na mnie potwierdzają, że to złego dzieje. Nie chcemy blokować tego marszu. Chcemy stać, chcemy uczestniczyć. Żeby się uspokoić, jako pracownika, jako posłanka, jako wybrana seminarów, tu jest naprawdę zaniepokojona, co tutaj się dzieje. Konstytucja. Tu jest zgromadzenie spontaniczne. Ale z organizatorem możemy rozmawiać. Nie ma organizatora. Nie ma, jak pan powinien wiedzieć, panie policjancie. Mogą jest spontaniczne, to jest spontaniczne. Bardzo przepraszam, niech pani poseł tu do nas przejdzie. A panowie, dlaczego macie zakaz spuszczania posłów? Ja tutaj. Jak już mówiłam, ja. Czy dzisiaj też pan gdzie pan ludzi bił? Tak jak mnie kiedyś? Zaniepokojona, dlaczego mnie nie chcecie przepuścić? Przecież ci ludzie tu nic złego nie robią. Po prostu stoją. Macie obowiązek posła. Będzie mnie pan bił tak jak wtedy? Pan jest szefem tutaj? No nie powiedzmy. Ale nie powiedzmy. Ja bym chciała się widzieć. Czym mogę pomóc? Proszę pana, a z kim rozmawiam? Starszy ten drugi pan. Pan starszy sierżant jaki? Jacek Kraków.
Jacek? Ja przepraszam, że tak tego, ale trochę jestem głucha na antybiotyka. I pan Jacek Rabiecha, starszy sierżant, tak? I pan jest tutaj... Żeby pan mnie do tych ludzi przepuścił. Proszę puścić, cicho! Na antybiotykach. Nie, ja powiem, tego pana, przesunie tego pana, żebym ja się mogła dostać. Nie, nie możemy. Ja tutaj się stąd nie ruszę, ponieważ ja jestem bardzo zaniepokojona tym, dlaczego państwo ich odgrodzili, dlaczego państwo nie chcą mnie dopuścić do tego, żebym ja się uspokoiła, że naprawdę im się żadna krzywda nie dzieje. Więc bardzo proszę, proszę pana, może skończmy tę akcję, bo to niepotrzebnie, te nagrania będzie potem na YouTubie, prawda, i tak dalej. Więc ja po prostu przejdę i będę stała, nic nie będę robić. Dobrze? Może pan... jest pomoc medyczna potrzebna, jeżeli... Naród, pan brałam, że nie. Jestem na lekarstwach, więc tylko po prostu uprzedzam, że jestem chora, ale nie potrzebuję żadnej opieki medycznej, natomiast na pewno mój stan zdrowia pogorszy się, jeżeli będziemy stać w taki sposób. Panowie będą mnie blokować, prowadzić tu jakąś dziwną akcję, która z jakiegoś dziwnego powodu nie dopuszcza mnie do tych obywateli i obywatelek. Ale sytuacji... pani z boku, no chwilkę. No więc właśnie ja chciałam. Dlatego chciałabym, spokojnie, proszę stać chwilkę spokojnie, zaraz się dowiemy. Bardzo proszę, ale już bo to już nie ręka trochę boli. Czekajcie. Jeśli można. Ochraniam od tego twardego, ile mogę. Tak, bo to już mnie tutaj boli, bo to serca mi tu panowie napierają. Proszę się wstrzymać. Zobaczcie, za sobą pod siedzeniem. I ratowniczy z przodu. Szturka się nie ma powodu. Piękny napis, konstytucja, prawda? Tak. No poczekajcie. Tylko wiesz, szykowałyśmy banery. Boże, ci z marszu tu wlezie. Pani poseł weszła, zobacz. Po okazaniu wszystkich dokumentów możliwych. Dziękujemy, były. Dzięki, no, a ja wam gratuluję w ogóle. Pani jak byś ty to nie przeziębiła bardzo. No tu stało. Proszę patrzeć, kto stoi pod... Co któryś wrzucony z drugiej strony, żeby nie widzieć. Nareszcie są tacy jak ty.
idzie pan za kordon. No już kroki. Idziecie już. Zwijają wasze kroki. Bravo! Bravo!